15 lat funkcjonuję w Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ja dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym powitać, bo jeszcze nie miałam okazji spotkać się ze słuchaczami pierwszego roku, którzy tak licznie przybyli i licznie przystąpili w tym roku do naszego Uniwersytetu. Witam Państwa bardzo serdecznie, będziemy z Państwem w bliskim kontakcie współpracować. A teraz chciałabym przekazać głos naszemu nowemu samorządowi, ponieważ rozpoczyna swoją nową kadencję. Uroczystość dla Państwa dzisiaj poprowadzi Pani Maria Danilu, przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszam Pani Marię. Nasz, nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Akademia Piłacka Pobudziła, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Państwowej Szkoły Wyższej, Akademii Piłackiej na Stosowanej, do obecnej struktury Akademii Piłackiej. Stało się tak między innymi dzięki temu, że są tutaj ludzie, którzy są zaangażowani w pracę na tej uczelni. Są ludzie mądrzy, wytrwali, którzy chcą budować markę, która jest rozpoznawana już nie tylko w Gajach Podlaskich, ale również na świecie. Bardzo się cieszę, że mam to miłe doświadczenie regularnego towarzyszenia Wam podczas takich spotkań. I to samo regularne wrażenie towarzyszy mi, jeśli chodzi o tą imponującą energię, którą Państwo emanujecie. Króciutko odniosę się do wystąpienia Pana Rektora, bo miałem przyjemność poznać go wiele lat temu. Byliśmy wówczas kolegami, pracownikami tej uczelni. Imponujące jest, że już wówczas był marzycielem, ale dzisiaj za jego wciąż imponującymi marzeniami stoi siła doświadczenia, spełniania wielu z nich. To jest najlepsza rekomendacja dla permanentnego, ciągłego rozwoju uczelni. Bardzo serdecznie gratuluję Panie Rektorze i współpracownicy Pana Rektora. W 2005 roku uruchomiliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Bialskiej i dzisiaj mamy 19. inaugurację roku akademickiego. Czy jest to inauguracja pod pewnymi względami wyjątkowa, rekordowa? Tak, rzeczywiście inauguracja jest wyjątkowa, ponieważ po okresie pandemii mamy rzeczywiście największy przyrost słuchaczy pierwszego roku. Oprócz stałych, a często już od 19 lat uczęszczających słuchaczy do naszego uniwersytetu, dzisiaj w nasze szeregi przyjęliśmy 30 nowych osób. Co jest takiego wyjątkowego, że seniorzy garną się do Akademii Bialskiej i do uczestnictwa w UTW? Klubów seniora w mieście Biała Podlaska jest kilkanaście. Nawet istnieje Bialska Rada Seniora przy prezydencie miasta, ale rzeczywiście nasz uniwersytet jest największy. Skupiamy się wokół bazy i wokół zasobów intelektualnych Akademii Bialskiej i myślę, że to jest główna przyczyna ku temu, że mamy tak duże zainteresowanie. Obfitość różnych zajęć fakultatywnych, takich szczególnie dedykowanych seniorom, ale mnóstwo różnych ciekawych wykładów, otwartych, na które społeczność akademicka jest zapraszana i świadczy o tym, że jest tutaj co robić, są ciekawe zajęcia i że podoba się to nie tylko naszym studentom, ale także seniorom. Dzisiaj wykład otwarty pani doktora Lędzion. Tak, rzeczywiście pani doktor Lędzion, która jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyjęła nasze zaproszenie i głosi w tej chwili wykład inauguracyjny na temat właśnie trudnego czasu i radzenia sobie z emocjami. Każdy z nas doświadcza takich momentów i teraz dzisiejszy wykład właśnie mówi o tym, jak sobie z nimi radzić. Dużo zajęć nie tylko siedzących, ale również ruchowych. O tym niech seniorzy pamiętają, że to również jest możliwe w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości otwarcia usłyszałem, że dodatkowymi zajęciami na przykład będą zajęcia z tańca, a są pilates, jest aerobik, tak? Rzeczywiście seniorzy uwielbiają zajęcia ruchowe i rzeczywiście są dla nas ogromną inspiracją i przykładem właśnie jak powinniśmy żyć, że powinniśmy wyjść ze swoich biurek i rzeczywiście bardziej aktywnie spędzać czas. Oprócz zajęć z instruktorem Nordic Walking i rzeczywiście tutaj mamy wielokrotnie
wielokrotną medalistkę, która jest uczestnikiem jednocześnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która prowadzi zajęcia Nordic Walking i uczy, jak właściwie chodzić z kijkami. Mamy właśnie pilates, mamy gimnastykę usprawniającą, rozciągającą, a od tego roku jeszcze właśnie taniec, oczywiście jeszcze aquarobik na basenie, więc zajęć takich cotygodniowych, regularnych mamy mnóstwo związanych z kulturą fizyczną. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Szczere chęci, szeroki uśmiech. Tak naprawdę przyjmujemy osoby, które mają dużo czasu i naprawdę chcą spędzić w dobrym towarzystwie czas.